Oj, lubimy to zaglądać, lubimy, pani doktor, prawda? Łapią nas troszeczkę za serducho surykatki. Są to zwierzaki, które są bardzo takie wesołe, cały czas coś się dzieje. Dynamiczne. Są, ruszają się, kombinują. No dzisiaj troszeczkę podglądamy je przy śniadaniu. Widzimy, że jest to zwierzę drapieżne, zwierzę mięsożerne, więc wybiera najpierw te z posiłku te najsmaczniejsze kąski, czyli kąski mięsne. Uwielbiają jako smakołyki, traktują też owady, no ale później ta sałateczka do obiadu jest potrzebna. Ale głównie jednak co? Mięsko, tak? Głównie mięsko. Tutaj przede wszystkim w tej diecie dominują owady. Surykatki dostają zarówno karaczany, jak i drewnojady. No nie brakuje też serduszek drobiowych. No i tak jak mówiłam, dodatek warzyw. Ale widać, że zwierzątka polujące, bo lubią właśnie upolować sobie jedzenie. Tak, ważne jest dla surykatek edukacyjne. Poszukiwanie jedzenia. Tutaj Państwo obserwują zabawkę. To jest pudełko z wywierconymi dziurami. W środku są wkładane właśnie drewnojady. Żywe drewnojady. No, surykatki słyszą, jak one się tam poruszają, więc cały czas tą zabawką przewracają i starają się nią poruszać tak, żeby przez te otwory właśnie drewnojady wypadały i wtedy surykatki one musiały być przyuczone? Nie. Do tego, żeby to robić? To są sprytne zwierzęta i instynktownie reagują właśnie na szelest owadzich nóżek. I naprawdę dość chętnie polują, kombinują, jak to z tego wydostać, jak wydrapać. Uwielbiają sprawdzać, mają bardzo długie pazurki, uwielbiają sprawdzać wszystko łapami, mają wspaniały węch i właśnie za pomocą tego węchu i kopania w podłożu polują. I są niesamowicie bystre, widać, i czujne. Czujne. Widzimy, że surykatki spoglądają tutaj do góry. Ich naturalnym wrogiem są ptaki drapieżne, dlatego co jakiś czas surykatka tutaj ogląda się, czy przypadkiem nic z góry nie atakuje. Oczywiście są w pomieszczeniu, gdzie nic im nie zagraża, natomiast instynkt pozostaje. No i oczywiście w momencie, kiedy Państwo obserwujecie całą rodzinkę surykatek, widzimy taką surykatkę, nie taką tu leżącą i się opalającą w ciepełku promieni, ale stojącą słupka, czyli cała rodzina poluje, cała rodzina wypoczywa, czy cała rodzina się bawi i jedna strażniczka stoi właśnie tego słupka, wypatruje niebezpieczeństwa i w razie potrzeby sygnalizuje natychmiastowe wejście, ucieczkę i wejście do nory. No właśnie, tutaj patrzymy, wejdzie pod tę lampę, czy nie wejdzie? Tak, w zimowym okresie czasu dostałem dodatkowe lampy takie to grzewcze, to takie foki. Tak, to są zwierzęta afrykańskie. I co jakiś czas obserwujemy, że właśnie zażywają takiej kąpieli słonecznej, nazwijmy to kąpieli pod lampą, ale uwielbiają też leżeć. Leżą po prostu jak koty na grzejnikach i też w taki sposób grzeją kości. Wypoczywają. I czują się dobrze. Czy to oznacza, że zimową porą zwiedzający nie mają szansy zobaczyć surykatek? Nie, surykatki, te, które oczywiście urodziły się w ogrodach zoologicznych, wychodzą na zewnątrz, jeżeli mamy słoneczko, mają otwarty wybieg, można je podejrzeć. A tu kolejna atrakcja. A tutaj taka namiastka właśnie enrichment, czyli wzbogacenie środowiska, żeby się zwierzakowi w zonie nudziło. Tutaj owady, karaczany madagaskarskie zadawane są do basenu z piłkami, no i surykatka musi w tym basenie zanurkować i sobie taki smaczny kąsek znaleźć, zapolować. I muszę Państwu powiedzieć, że świetnie sobie z tym radzą. One naprawdę w ciągu kilku sekund takiego karaczana znajdują. Zaraz tutaj powinna pokazać nam mordkę, zobaczymy, czy udało się upolować. O, jedna już pyk, ucieka. Ale no, tutaj jeszcze jedna będzie się karaskała. Zobaczymy, czy... Czy wychodzi? O, proszę. Widać, że smakołyk już jest w paszczy. Jest to dla nich atrakcja, muszą korzystać wtedy z węchu, nie wzroku, muszą korzystać z łapek, pazurków, no muszą sobie poradzić.